Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, niedawno pojawił się news na stronie For The Record i nie mogłem się powstrzymać, żeby wam tego nie nagrać. Otóż tak, to co tutaj widzicie, ten dziwoląg, to jest T28 Concept i prawdopodobnie będzie to czołg premium, TDK oczywiście premium, 7 poziomu amerykański. Powiem wam szczerze, że no, dosyć obiecujące są. Ciekawe jak będzie z matchmakingiem, ale dane tego czołgu są dosyć obiecujące, mianowicie przede wszystkim pancerz 203 mm. I teraz kwestia jest tylko taka, jaki będzie pancerz na wieży. Ja wam zaraz pokażę, mam 4 zdjęcia tego. O, tutaj jest inny. Zobaczcie, że jest bardzo słaba depresja działa niestety, ale wiadomo co to wymusza. Tak płaska wieża wymusza to. Jeżeli to jest poziom 7, no to słuchajcie, czołgi 7 poziomu będą miały straszną trudność z przebiciem tego czegoś. Chyba że naprawdę zrobią jakąś no, tą wieżę bardzo, bardzo słabą. Dane zaraz sobie zobaczymy, ale jeszcze zdjęcia. O, po boku ma dwie takie wieżyczki. Ciekawe też, jaki tutaj będzie pancerz. Jest to pojazd przede wszystkim dużo, dużo szybszy niż T28. No i silnik ma lepszy i prędkość i tak dalej. Zaraz zresztą zobaczymy. No, tu jest jeszcze to zdjęcie. Słuchajcie, tego typu budowa tutaj, no, sugeruje, że będzie niezły wychył działa na boki. Jeżeli to by była prawda, no to super. A jeżeli to by była nieprawda i on by miał na stałe to działo, no to troszeczkę kiepsko. No ale tego typu wieża sugeruje, że jednak tu coś się będzie obracało, kurczę, nie? Czyli wychył może być niesamowity. Dosyć słabo skręca ten czołg, ale jeżeli by to połączyć z tym, ponieważ z przodu 203 mm ma być i teraz kwestia, czy to będzie w tym miejscu, czy też może wszędzie, na przykład na wieży. No i te cycki dwa po bokach, też nie wiadomo jak to będzie wchodzić, ale od razu już zapowiadam, że to jest absolutne. No, muszę mieć ten pojazd w garażu, po prostu lubię coś takiego, lubię takie prototypy jakieś gdzieś tam skądś wytrzaśnięte, naprawdę. Zresztą, dlaczego mi się podoba? No, zaraz wam dane przeczytam. Jeżeli to jest pojazd na poziomie 7, czyli to jest mniej więcej to samo, co ten mój nieszczęsny AT-15A, czy też T-15A, który kupiłem niedawno, no ten pojazdem jest bez wątpienia dużo, dużo lepszym. Chyba oczywiście, że będzie tu jakiś weak spot totalny, taki potężny, nie wiem, może na górze te gardki. No ale zobaczmy, jak się prezentują dane. A więc tak, to są dane dla 100% załogi. Poziom 7, premium Tank Destroyer, punktów życia 900, to więcej chyba nie potrzeba w opancerzonym takim mocno. Co prawda mogło być no z 1000, ale dobra, niech już będzie 900, to i tak jest nieźle. Engine 960 koni przy wadze 70 ton. To już nam mówi, że naprawdę jest dobrze. 13,71 konia, to jest fajnie. Tutaj nie ma co narzekać. No i właśnie główna zaleta, no nigdy nie myślałem, że powiem, że 29 km na godzinę to jest zaleta w jakimś pojeździe, ale tutaj akurat jest. No jeżeli porównacie sobie na przykład z tym AT-15 albo z, nie wiem, no co tam jeszcze jest, no właśnie chociażby T28, no to kurczę, rączy rumak, prawda? Obrót 18 stopni, wiem, to jest mało, ale jeżeli połączylibyśmy to właśnie z obrotem działa, no to super. Pancerz 203 mm z przodu, 101 mm z boku. Co to oznacza? Słuchajcie, moi drodzy, na 7 poziomie to oznacza, że delikatnie skontowany ten TDK może odbijać super, super działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Działo to 105 mm T5. Tutaj mamy pewien niedosyt. Dlaczego? Dlatego, że pociski będą po 1000, niestety. Damage mamy 320. Oczywiście penetracja 181. To jest oczywiście no, niedużo, powiedzmy. No. 181. Mogli te 200 jednak tutaj dać. Zwłaszcza, że na Goldzie mamy tylko też 224.
No, sporo zależy od losowania, muszę wam powiedzieć, ale kurczę, nie liczyłbym na to, że dostanie preferencyjne losowanie. Tutaj nieuzasadnione to by było. No na dziewiątki to on będzie chłopcem do bicia, wiadomo, nam na dwa strzały. Czy nawet na strzał, kurde, dobry będzie schodził. ROW 6,67 uważam, że to jest fajnie, ponieważ jeżeli do tego dojdą jakieś wspomagacze, to spokojnie będzie można detrakować i robić obrażenia. No i największa wada moim zdaniem, 0,4 celność to jest słabo. No nie oszukujmy się, 0,4 to jest bardzo słabo. Czas celowania 2,1 to jest ok. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. Vurench 370 mogło być lepiej, ale też nie jest jakoś tam bardzo tragicznie. No, radio 570 to pomijalne. Słuchajcie, no... Moim zdaniem, no wszystko od tych cycków właściwie zależy i jaki pancerz będzie w tym miejscu. Ponieważ góry kadłuba, nawet jak tu jest cienki, to jest tak nachylone, że nikt nam nie przebije. 100 mm z boku jest napisane, ale... Jeżeli znam dobrze to, jak Wargaming oznacza, to to znaczy, że za gąsienicami jest 100 mm, a to by oznaczało... trochę masło maślane wychodzi, ale to by oznaczało, że mamy 100 mm, później mamy gąski, które w tego typu pojeździe będą miały z 25-30 pewnie. Jeszcze mamy tą płytę, która na oko, no nie wiem, też będzie miała ze 20-30 mm. Szykuje się bardzo ciekawy pojazd i powiem wam szczerze, że jak tylko wejdzie do sprzedaży, to ja go sobie sprawię. No cóż, jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Z tyłu tak wygląda. No cycki ma, nie można powiedzieć. Aż 3 sztuki i 2 po bokach jeszcze. Okej, to chyba koniec tego krótkiego newsa. Jestem ciekawy naprawdę, co sądzicie o tym. No po prostu ten pojazd jest tak fajny, że musi być w moim garażu. W przeciwieństwie do Shermana Fury, o którym newsa będzie, no nie wiem, jutro pewnie zrobię o tym nieszczęsnym Fury za kurczę 100 zł. Ola Boga. Okej, to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.